Escape from? Piątek, 25 kwietnia 1986. Mieszkańców miasta Pripyat na Ukrainie cieszy się pięknym, wiosennym dniem. Dniem, którym na zawsze zapadnie w pamięć. To jest specjalny odcinek na Sylwestra. To jest odcinek 21 grudnia. Po 3 km za miastem znosi się elektrownia. O tej godzinie, 21:37. Tej nocy 176 pracowników bloku czwartego dostało polecenie przeprowadzenia próby z układem samouzupełniania paliwa w reaktorze. Może to dać oszczędności energii. O 1:23 w nocy wyłączono system zabezpieczeń i rozpoczął się eksperyment. W rdzeniu reaktora dochodzi do serii wybuchów. Wiesz, co się dzieje? Miasto widzi 5 metrów. To jest dźwig Demak 4000. Odwiedź jakiej? Spójrzcie na rozmiary tego dźwigu. Gąsienica wyższa od człowieka, z wyciągniętą ręką. Wszystko się odbywało na komendę, a nie można się było pomylić. Najmniejsza pomyłka, a raz osadzonego elementu już się nie da podnieść. Mimo tak ekstremalnych warunków, praca posuwa się naprzód. Do wylania form konstrukcji użyto 100 tysięcy metrów sześciennych betonu. Ale prace wstrzymuje odkrycie, że cały dach elektrowni pokrywa rumowisko wysoko radioaktywnych odłamków grafitu. No chodź tutaj, widzisz? Widzisz ten odłamek? Mów tak. Nie mów tak. To jest cały problem, tu gdzie stoimy. To jest 500 rentgenów, tam 1000. Trzeba je stąd usunąć. No, wystarczy. Chodźmy stąd. Trzeba zmykać. Chodź, chodź, chodź. Ty też, chodźmy. Chodźmy. Są to odłamki grafitowej izolacji, która oddzielała w reaktorze pęty paliwa uranowego. Eksplozja wyrzuciła je daleko poza reaktor. Każdy z tych kawałków promieniuje z taką siłą, że mógłby zabić człowieka w niespełna godzinę. Trzeba je koniecznie usunąć, zanim można będzie dokończyć budowę sarkofagu. No, mamy tu równy kawałek. Powoli zgarniemy to w stronę krawędzi dachu. Tam jest bardzo ostre promieniowanie. Tak silne, że tego się nie da wykonać ręcznie. Musi to zrobić zdalnie sterowana maszyna. Escape from? Posyłają więc na dach elektrowni roboty, które spychają śmiercionośny gruz poza krawędź. Na rumowisko, 60 metrów w dole. Tam inne roboty zgarniają gruz do wykopów i zasypują ziemią. Melu jest 300 razy wyższe niż wewnątrz. Żaden górnik nie uszedł bez skażenia. Ani razu nie wyjaśniono im jednak w pełni, co im grozi. Ktoś tam musiał pojechać i wykonać tę pracę. Jak nie my, to ktoś inny. Zrobiliśmy, co było trzeba. No. A czy to musieliśmy być akurat my? Nie jestem specjalistą, nie wiem. Za późno teraz, na żale. Dostałem robotę, to ją wykonałem. Marcin, widzisz? Widzisz? O. Górnicy wykonali swoje zadanie, ale pod reaktorem nie zamontowano nigdy systemu chłodzenia. W końcu komorę wypełniono betonem, żeby wzmocnić całą strukturę. Oficjalnie uznano, że każdy górnik otrzymał od 30 do 60 rentgenów napromieniowania. Co się stało? Ile osób doznało napromieniowania podczas obchodów 1 maja? Do dziś nie opublikowano żadnych danych statystycznych na ten temat. Pierwszy sekretarz na Ukrainie, Szczerbicki, popełnił później samobójstwo. Marcin, słyszysz? Ma się zabić z ciebie. Nie mów tak. Tydzień po eksplozji. Dalszy etap ewakuacji.
Władze nakazują wyjazd mieszkańcom miasta Czernobyl o 7 km od elektrowni. Potem mieszkańcom wsi 30 km od miejsca wypadku. Ewakuacja obejmuje 130 tysięcy ludzi. Wielu już poważnie napromieniowanych radioaktywnie. Tysięcy hektarów po obu stronach granicy białorusko-ukraińskiej zostaje wyludnione i odcięte od reszty świata. Czy to takie tkanie aparatem? Mam już mało czasu. Wielki rejon w ciągu kilku dni wykorzeniony, pozbawiony mieszkańców i kultury, startej z powierzchni ziemi przez niewidzialnego wroga. To było gorsze niż wojna. Tu w ogóle nie widzisz przeciwnika. Na wojnie widzisz automat, ciało, czołg, a co widzisz? Samolot. Widzisz automat, ciało, czołg, samolot, a tu nic nie widzisz. Promieniowanie jest wszędzie. Przenika wprost przez ciebie samego, zostaje w organizmie i dopiero po pewnym czasie zaczynasz odczuwać jego skutki. Widzisz, Marcin? Wiotujesz, źle się czujesz. To straszne. To straszne. A tymczasem radioaktywna chmura wędruje nad Europą. Przepływa nad Bawarią i północnymi Włochami. Radioaktywny CES-137 i JOD-131 spadają wraz z deszczem na południu Francji, na Korsyce. Gdzie? Zbiory i pastwiska ulegają poważnemu skażeniu. Władze w Paryżu stanowczo temu przeczą, a tymczasem skażenie sięga Wysp Brytyjskich i Grecji. W Czernobylu poziom promieniowania nadal rośnie. Do krateru wsypano już 6 tysięcy ton piasku i kwasu bornego. Ale pod tym olbrzymim korkiem wciąż żarzy się radioaktywna magma. 10 dni po katastrofie Gorbaczow osobiście zaprasza do Czernobyla Hansa Blixa, dyrektora ONZ-owskiej Agencji Energii Atomowej. Jako pierwszy zachodni obywatel i ekspert, Blix odwiedza miejsce katastrofy. Wraca pan z miejsca wypadku pod Czernobylem. Co pan sądzi? Co może nam pan powiedzieć o sytuacji? No więc przelecieliśmy nad obiektem i widać było, że z uszkodzonej części unosi się jeszcze trochę dymu. Dużo się mówiło o groźbie drugiej eksplozji. Pamiętam, że kiedy byliśmy w Moskwie, zadzwonił znajomy, krewny jednego z moich ekspertów, i mówił, że dochodzą ich wieści, że może nawet wypuchnąć drugi reaktor. Na dnie reaktora nadal pali się 195 ton paliwa nuklearnego. Potworny żar powoli stapia piasek, którym zasypano wyrwę w reaktorze. Cholera. Na powierzchni korka zaczynają się pojawiać pęknięcia. Po zatkaniu tej wyrwy zaczęła rosnąć temperatura. Baliśmy się, że to może doprowadzić do kolejnej eksplozji. To było przerażające. Przyjechali naukowcy, żeby dokonać pomiarów i też się zaniepokoili. Obawiali się, że pożar osiągnie temperaturę krytyczną, która wywoła drugi wybuch, a to by była straszna tragedia. To był gościu? Cementowy fundament pod rdzeniem reaktora nagrzał się do tego stopnia, że może popękać. A to grozi przesączeniem się magmy pod fundament. Zebrała się pod nim woda, którą strażacy próbowali gasić reaktor w pierwszych godzinach po eksplozji. Jeśli radioaktywna magma zetknie się z wodą, może dojść do jeszcze większego wybuchu niż ten pierwszy. Do pomocy wezwano najlepszych ekspertów w kraju. Był wśród nich Wasyli Nesterenko, który w tym czasie pracował nad usprawnieniem radzieckich atomowych rakiet międzykontynentalnych. Jeśli żar doprowadziłby do pęknięcia fundamentu reaktora, mieszanka uranu z grafitem zetknęłaby się z wodą. Wystarczyłoby, żeby przeciekło tylko 1400 kg, a dałoby to masę krytyczną i doszłoby do nowej eksplozji. Podkomendy.
Jak ja... 2000 ludzi, cywilów i wojskowych. Założyli projekcie komisji, że no, tak jak... Powiedziałem komisji, że za zmagania z takimi dawkami radioaktywności, z paliwem jądrowym, za oczyszczenie dachu z promieniotwórczego, grafitu, gruzu, odłamków, naszym żołnierzom należy się jakiś symbol zwycięstwa. Jak zatknięcie sztandaru. Escape from Tarnoby. Na elektrowni miało takie znaczenie jak zatknięcie sztandaru na Reichstagu. Kiedy Armia Czerwona, żołnierz rosyjski pokonał faszyzm. Więc to był dla nich również symbol zwycięstwa nad tym czarnym wrogiem. Czarnym? Każda brygada likwidatorów świętuje na swój sposób zakończenie operacji. Boczarów i jego ludzie wypisali swoje nazwiska na ostatniej płycie metalu, która zamknie od góry sarkofag. Jak panteon. Grobowiec. Jak mauzoleum. Nasze drugie mauzoleum. Mogiła energetyki jądrowej. Po tym wypadku przyjechać elektrownie atomowe. To gorzkie zwycięstwo. Kraj nigdy się już po nim nie podzielnie. To zatraty. Kosztowało nas to do 18 miliardów rubli. A w tym czasie rubel był wart tyle co dolar. 18 miliardów. To ogromny cios. A jeśli się pamięta, że zaraz potem zawaliła się cena ropy i dostawaliśmy o 2/3 mniej deriz, to sobie możecie wyobrazić, w jakich tarapatach znalazły się nasze plany. Nasz projekt pierestrojki.